Ta lekcja jest bardzo podobna do lekcji poprzedniej. Jest mała różnica. Nauczymy się po prostu korzystać z drugiego wzoru, który poznaliśmy w lekcji dotyczącej własności całek. I ten wzór wyglądał następująco. On troszeczkę się różnił od wzoru, który występował w lekcji poprzedniej. Ten wzór wygląda w ten sposób. Mamy całeczkę i w liczniku chcemy mieć pochodną pewnej funkcji f od x. W poprzedniej lekcji ta funkcja f od x znajdowała się w mianowniku. Tutaj również ta funkcja występuje w mianowniku, tylko że ta funkcja jest pod pierwiastkiem. I to jest ta różnica. Zmienię kolor, żeby było dobrze widać, co się odznacza. Może taki, o. Tutaj mamy w mianowniku pierwiastek z jakiejś funkcji, a w liczniku ma być pochodna z tej funkcji, która jest właśnie pod pierwiastkiem. Jeśli takie coś zachodzi, to mamy dwa razy pierwiastek z funkcji f od x plus c. Zawsze, gdy mamy iloraz dwóch funkcji i w mianowniku mamy pierwiastek, to najpierw sprawdzamy, czy coś takiego zachodzi. Czasami możemy korzystać na żywca z tego wzoru, czyli właśnie gdy mamy w liczniku pochodną tego, co jest pod pierwiastkiem w mianowniku. Ale czasami nie możemy skorzystać z tego wzoru na żywca. Będziemy musieli domnożyć sobie, tak jak w poprzedniej lekcji, do licznika stałą i do mianownika pewną stałą. To wszystko wyjaśni się na przykładach. Jeżeli nie mieliśmy żadnego problemu z lekcją poprzednią, to tutaj również nic nas nie zaskoczy. Mamy całeczkę z takiej funkcji w liczniku 4x dzielone przez pierwiastek z 1 plus 2x kwadrat. Tak więc naszą funkcją f od x jest to, co pod pierwiastkiem, tak? Z tym, co sobie powiedzieliśmy. Czyli f od x to jest 1 plus 2x kwadrat. I musimy sprawdzić, czy w liczniku występuje pochodna tej funkcji. Pochodna tej funkcji, pochodna z jedynki to jest 0, pochodna 2x kwadrat to jest 4x. I widzimy, że dokładnie to samo występuje w liczniku, więc korzystamy na żywca ze wzoru poznanego powyżej, czyli mamy 2 razy pierwiastek z 1 plus 2x kwadrat dodać c. Czyli po prostu mianownik z tym pierwiastkiem przemnażamy przez 2. Jeszcze jeden przykład. Znowu, tutaj mamy całkę z funkcji e do x przez pierwiastek z 1 plus e do x. Podobny przykład rozwiązywaliśmy właśnie w poprzedniej lekcji, tylko że nie było pierwiastka. Teraz jest pierwiastek, więc będziemy korzystali z troszeczkę innego wzoru. Wiemy już, że jeżeli weźmiemy sobie za f od x to, co jest pod pierwiastkiem, czyli 1 plus e do x, to pochodna tej funkcji to jest e do x. I również dokładnie ta pochodna występuje w liczniku, czyli ponownie korzystamy na żywca z naszego wzoru, czyli mamy dwa razy pierwiastek z naszej funkcji f od x, czyli 1 dodać e do x i pamiętamy o stałej, czyli plus c. Kiedy nie możemy korzystać na żywca z tego wzoru? Właśnie teraz się to wyjaśni. Za f od x przyjmujemy to, co jest pod pierwiastkiem, tak? Czyli f od x to jest 1 minus 4x kwadrat. Teraz wyznaczamy pochodną tej funkcji. Pochodna jedynki to 0, pochodna minus 4x kwadrat to jest minus 8x. Właśnie, minus 8x. A przeszkadza nam tutaj to minus 8, ale to nie jest jakaś trudna przeszkoda, bo tutaj mamy x i jest x. To jest najważniejsze, żeby potęgi się zgadzały. Jeżeli brakuje nam jakiejś stałej właśnie przy tym x-ie, tutaj x jest przemnożone przez minus 8, a tutaj jest sam x, to możemy sobie po prostu licznik przemnożyć przez minus 8. Ale domnażając jakąś stałą do licznika, musimy również domnożyć tą samą stałą do mianownika. Czyli mamy minus 8. 1 minus 4x kwadrat. I teraz widzimy, że przeszkadza nam to minus 8, więc musimy sobie tylko to wyrzucić przed całeczkę. To minus 8 jest w mianowniku, czyli będzie minus 1 ósma, tak? Całka z minus 8x przez, no właśnie, zapomniałem tutaj, dx, przepraszam,
Czasami takie błędy się zdarzają. Grunt, żeby to wyłapać i się poprawić. Właśnie to ja często uczulam, że jak pojawia się znak całki, to trzeba napisać DX. Niektórzy prowadzący utną za to pół punkta, niektórzy nie, bo mogą uznać właśnie za najważniejszą rzecz to merytoryczne wyznaczanie całek, tą merytoryczną stronę wyznaczania całek, a taki błąd to jest po prostu, wynika po prostu z gapiostwa, tak jak u mnie, skupiłem się po prostu za bardzo na tłumaczeniu. No to wracamy sobie do przykładu. Wyrzuciliśmy minus 1/8 przed całkę, przepisałem licznik i teraz muszę tylko tutaj dopisać ten pierwiastek. No i dx, o którym zapomniałem przed chwileczką. No i widzimy, że tutaj już mamy sytuację, w której w liczniku mamy pochodną tego, co jest tutaj pod pierwiastkiem. Czyli mamy minus 1/8 razy. I teraz musimy pamiętać, żeby to, co jest przed całką, również przepisać, bo ta całka z tego tutaj to jest 2 pierwiastek 1 minus 4x kwadrat plus c. Nie zapominamy o tym, co stoi przed całką. To nam się skróci 1,4, czyli mamy minus 1/4 pierwiastek 1 minus 4x kwadrat plus c. No widzimy, że to jest bardzo proste. Te pochodne również są bardzo proste, z tym nie ma żadnego problemu. Tutaj to może wydawać się bardziej skomplikowane niż przykłady, które były powyżej, ale to wcale takie nie jest. Postępujemy zgodnie z schematem. Za funkcją f od x bierzemy to, co jest pod pierwiastkiem w mianowniku, czyli x kwadrat plus 3x plus 1. Badamy pochodną, wyznaczamy pochodną tej funkcji. Pochodna x kwadrat to jest 2x, pochodna 3x to jest 3, pochodna stałej, czyli liczby, jest 0. Czyli w liczniku mamy pochodną tego, co jest pod pierwiastkiem. I to jest taki przykład, że korzystamy na żywca z naszego wzoru. Czyli mamy 2 razy pierwiastek z tego, co jest tutaj pod pierwiastkiem. Czyli x kwadrat plus 3x plus 1. Czyli po prostu to, co jest w mianowniku, przemnażamy przez 2. I pamiętamy o stałej c. No i to już był ostatni przykład. Właśnie z tej serii, gdzie trzeba zastosować ten wzór, możemy jeszcze raz sobie prześledzić, co trzeba zrobić. Przypominam, jeśli mamy w liczniku funkcję, teraz nawiążę do poprzedniej lekcji. Jeśli w liczniku mamy pewną funkcję i dzielimy przez inną funkcję, najczęściej, nie muszą to być wielomiany, przykładem był tangens x, sprawdzamy, czy w liczniku jest pochodna tego, co jest w mianowniku. Jeśli tak, to korzystaliśmy ze wzoru, że to jest logarytm naturalny, wartość bezwzględna z tego, co jest w mianowniku, tak? Tutaj mamy bardzo podobnie, tylko że mianownik jest pod pierwiastkiem. Jeśli w liczniku mamy jakąś funkcję, a w mianowniku pierwiastek z jakiejś funkcji, to za funkcją f od x przyjmujemy to, co jest pod pierwiastkiem, wyznaczamy pochodną i sprawdzamy, czy to jest w liczniku. Jeśli brakuje nam tylko przemnożenia przez jakąś stałą, to możemy sobie to zawsze dopisać. Dopisujemy stałą do licznika i do mianownika, tak jak zrobiliśmy w tym przykładzie. Jeśli natomiast nie zgadzają się nam potęgi, czyli tutaj była, mielibyśmy minus 1 minus 4x do trzeciej, to co mielibyśmy? 1 minus 4x do trzeciej, to mielibyśmy minus 12x kwadrat. X kwadrat, a tu jest x, czyli nie moglibyśmy tego wyznaczyć w ten sposób. Do całkowania takich funkcji są inne metody, czyli po prostu trzeba to zaniechać i zastanowić się nad inną metodą, ale inne metody całkowania takich funkcji poznamy dopiero za jakiś czas, tak? Czyli to, co mamy wynieść z tej lekcji, to pamiętać właśnie, że jeśli w liczniku mamy jakąś funkcję, w mianowniku pierwiastek z jakiejś funkcji, to badamy, czy licznik jest pochodną tego, co jest tutaj pod pierwiastkiem. I to wszystko na teraz. Zapraszam do kolejnych lekcji, gdzie dalej będziemy jeszcze sobie ćwiczyli całkowanie. Całkowanie to jest naprawdę ogromny dział. Trzeba przesiedzieć trochę czasu nad tym, żeby to wszystko opanować, ale jak krok po kroku rozwiązuje się łatwe przykłady i przechodzi stopniowo do trudniejszych, to już później nic nie będzie sprawiało żadnego problemu.